Cześć, dzisiaj wracamy do D39, ponieważ była bardzo długo w stanie sprawnym, bardzo długo to znaczy tydzień czasu. Skończysz jeden, zaczynasz drugie. Ten samochód po prostu idealnie dozuje mi miarkę emocji. W tym momencie co się stało? 25-letni termostat przestał dogrzewać silnik. Ja go raz tylko w życiu rozbierałem, jest fabryczny i ściągałem go, żeby wymienić właśnie sam termostat. Wtedy 10 lat temu czy 15 było dosyć ciężko znaleźć sam termostat. Też ceny były inne, a w tym momencie widziałem, że jakieś zamienniki są po 1,5 stówki, oryginał 800 zł. I też można kupić osobną obudowę. Ja podejrzewam, że sam metal to pewnie jeszcze jest sprawny, no bo to nie ma dużego przebiegu, około tam 500-600 tysięcy kilometrów. Natomiast palce trzymające termostat są bardzo cieniutkie, plastikowe i być może jeden po prostu pękł, przez co termostat jest otwarty troszkę, nie? Także muszę najpierw rozebrać, zobaczyć co jest. No i żeby podjąć decyzję zakupową, żeby nie przepłacać, tak? Więc co tutaj, od czego trzeba zacząć? W sumie to nawet nie bardzo pamiętam. Termostat mamy tutaj, więc tutaj trzeba się będzie dostać. Więc pewnie w ruch pójdzie klucz do odkręcenia wiska, pójdzie odsunięcie tej osłony plastikowej, no i od spodu trzeba ściągnąć osłony, tak? Także zabieram się do roboty, na początek lecę osłony, a potem tutaj wracamy, patrzymy co się będzie działo. Pierwsza sprawa to odkręcony korek, 90 stopni i w dół. Płynu trochę zeszło, nie jest to wszystko. Tu na przykład co śmieszna sprawa, zbiorniczko sobie pływa, ale może starczy. Ściągamy listewkę, wejdziemy sobie z boku i kolejna rzecz. Będziemy wykręcać tutaj ten korek, zaczep, wężyki od spodu już pokazuję. Ściskamy te dwa ząbki, podnosimy do góry, dzięki czemu ten zbiornik już jest prawie luźny. Żeby łatwiej go wyciągnąć i nie naginać za bardzo starego plastiku, można odkręcić odpowietrznik. A od dołu rozpinamy węże z klem. U mnie tam z dwóch klem brakuje. W każdym razie tutaj wyciągamy węże z przeznaczonych dla nich plastików. Pompę wody rozpinamy tutaj w stryk, wyciągamy, wysuwamy na bok, do góry. O, tylko chodzi o to, żeby uwolnić, by można było spokojnie podnieść za plastik. Ten plastik od osłony, tak? Także ja tutaj sobie uwalniam jeszcze trytkę i będę mógł odsunąć bez problemu wtedy plastik i zacząć wyciąganie wiatraka, żeby wyciągnąć termostat. Plastik trzyma się na dwóch kołkach. Jeden jest z tej strony, a drugi powinien być z tej strony. U mnie ten kołek nie trzymał, dlatego wywierciłem otwór, spinam na trytkę. Dzięki temu tu się nic nie tłucze, jest sztywno. Kolejnym detalem, który jest do ściągnięcia, jest to czujnik AUC. Czujnik AUC służy do pomiaru czystości powietrza. Jego trzeba delikatnie ściągnąć, podważa się z jednej strony, z drugiej wychodzi, wtyczki nie trzeba wypinać. Do góry i w bok. Ok, mamy czujniczek w ręku, odsuwamy go na bok. Tak jak mówiłem, tu jest zapadka i tutaj są zaczepy. Teraz już tu przy plastiku nic nie jest. Jest potrzebny mniej więcej taki klucz, żeby włożyć pomiędzy wisko, a klucz bodajże chyba tam 24 czy 27. Zaraz zobaczymy. Wisko zakręcamy, żeby je odkręcić. Jest odwrotny wind. Tym razem poszło mi lekko, ale wierzcie mi, że nie ma co tłuc młotkiem, ponieważ jest dużo tu delikatnych elementów, które można przypadkiem połamać. Taki klucz kosztuje grosze. Jeżeli często odkręcamy wisko, to być może pójdzie lekko, ale takie zapieczone po paru latach trzeba się już nieźle nasiłować. Także klucz zakładamy na śruby, a 32 zakręcamy, żeby odkręcić. Teraz zostało, żeby to wszystko wyciągnąć, jak już mamy tam pulsowany wiatrak i on sobie tam siedzi. Jeszcze trzeba podnieść i odkręcić tą śrubę. U mnie jest tu już opaska, nie wiem czy to fabrycznie była niespinka jakaś. Moja opaska jest na 6, chyba jest BMK-owa, więc tutaj tak powinno być. Należy poluzować wężyk odpowietrzający. I uwaga, bo ten element kosztuje 150 zł. Ile? Jest ciężko dostępny, jeżeli już by pękł, to chyba lepiej opłaca się kupić nową chłodnicę. Ja sobie tu delikatnie to luzuję i odpinam. I wam też tak radzę. Z tamtej strony jest moim zdaniem ciężej do tego wężyka się dostać, bo no tu jest ten plastik.
Ciężko to jest podnieść, bo to jest na razie jeszcze zespolone z sobą. Także odkręcam, wyciągam tam i już mogę teraz już naprawdę wyciągnąć plastik. Jeśli chcielibyście wiedzieć, jak się ściąga paski, najlepiej jest wykorzystać 16 do świec, bo ona jest przedłużona. Grzechotkę na zakręcanie należy ustawić. Wówczas luzujemy rolkę i mi jedną ręką tu udało się zrzucić elegancko pasek, tak? Zaczynamy od paska klimy. A potem mamy pasek do sprzętu. I ta sama historia. No tu już jedną ręką sobie nie poradzę, ale widzicie, odginam napinacz, zrzucam drugą ręką pasek, zabieram i wówczas mogę spokojnie wziąć się za termostat, nie martwiąc się, że pasek zetnie się z płynem chłodniczym. Kolejny krok to ściągnięcie opasek. Nie ma tu nic trudnego, po prostu ściągamy opaskę do takiej pozycji, w której jest tutaj koniec na nią miejsca. Można też ten drut całkowicie ściągnąć, też się nic nie stanie. Grunt, żeby potem go prawidłowo umieścić i założyć. Tak? To samo robimy z tej strony. Wyciągamy. O, to idzie lekko, nie ma z tym problemu. No, żartowałem z tym lekkością, ale nie, idzie też ciężko. Tam coś się zablokowało, więc czasem trzeba poruszać trochę wężykiem. Ok, mamy to. Tu mam wężyk Febione, często ciekły. U mnie też na początku był problem, ale potem go drugi raz założyłem i do dzisiaj jest dobry. Wiele lat. Mam nadzieję, że po demontażu dalej będzie dobry. Ja sobie tutaj to cokolwiek przeczyszczę, bo tu jest dużo piachu. Pewnie kompresorkiem przedmucham. I przy wyciąganiu zacznę od górnego węża, zobaczę czy jest woda, podstawię sobie miseczkę, nie wiem czy dam radę to nagrać, to samo zrobię z dolnym. Jeżeli nie ma płynu, no to będę odkręcał śruby, które tutaj są widoczne, nie ma ich chyba dużo, powinien być do każdej dostęp. Jeżeli nie, no to trzeba będzie ściągnąć koło pasowe pompy wody. I powiem tak, już jestem biedniejszy, bardzo, bardzo delikatnie zaczepiłem, w zasadzie wcale, samo pękło, jak to się mówi, ale naprawdę samo pękło. Kawałek plastiku z tego gównianego wężyka Febi, więc na drugi raz kupię jakiegoś maksiora czy coś, bo będzie na pewno lepiej wykonany od tego najtańszego szrotu. Tak, myślę, że taka żółta lampka mi się zapaliła, że woda jednak może wyjść, ponieważ tu jest termostat, jeżeli on jest szczelny w tym momencie, jak na złość, być może on się nie jest tak w 100% niedziałający, może mi wypłynąć po prostu z bloku z głowicy, także tu będę przygotowany na jakiś pojemnik, na jakąś szmatę po prostu, żeby wciągnąć tą niewielką ilość wody, która by wypłynęła. Termostat jest już poluzowany. Patrzcie, ile jeszcze płynu z niego złapałem. Także nie poszedł mi w kanał, mam czysto. Warto było podstawić. Teraz już zostaje taka śruba od tej rozpórki, od haka do podnoszenia silnika. Ja i tym razem nie ściągałem. Pamiętam, że wtedy co chyba ściągałem. Zobaczymy, czy mi się uda to teraz wyciągnąć po prostu w dół. O, i tak jak myślałem, wyszło. Jestem ciekaw, co tu się wydarzyło. No i popsuł się termostat albo czujnik, dlatego że z tego co widzę, te łapki trzymające, spodziewałem się, że jest pęknięta któraś z tych łapek, ponieważ ja kiedyś ten termostat spróbowałem wyciągnąć i on bardzo ciężko opornie szedł. Czy jest coś tu do zrobienia przy okazji? Tak, warto przeczyścić wszystkie rolki, wszystkie koła pasowe, sprawdzić stan rolek, czy są w dobrym stanie, ponieważ są na wierzchu. Warto też umyć sobie tą część silnika, no oczywiście zabezpieczając tak, żeby tu nic w otwory nie weszło. Dlaczego warto mieć czysty silnik? No po prostu to śmierdzi, tak? Te smary tutaj grzejące się śmierdzą, jeżeli silnik jest suchy, no to podniesienie maski, czy nawet powietrze zaciągane praktycznie spod maski ma inny zapach. Także to nie jest prawda, że silnikiem takim zapoconym to jeździ się tak samo jak silnikiem suchym, tak? Ogólnie suche samochody, suche silniki, no to nie imitują takich przykrych zapachów starego samochodu, tak? Spalonego oleju. Bo trudno powiedzieć, skąd tu się to całe zabrudzenie bierze. No, widocznie gdzieś tu trochę podcieka ta uszczelka, chociaż nie widać, żeby tu coś ciekło. Także jest to wszystko do umycia delikatnego, do sprawdzenia i do złożenia z powrotem. Tak. Możemy też zajrzeć do czujnika. Ja widzę tu taki zielony osad. Także kontrolnie sprawdzę, co tam się dzieje. Może... Okej. Okay. Chyba wszystkie elementy sobie będą niepotrzebne. Popatrzcie. Gdzie jest o-ring? Był i go nie ma. Skutkiem czego po prostu termostat nie jest szczelny, tak? I dlatego długo grzeje. Także do wymiany mam brakujący o-ring i skręcam to z powrotem. Wiecie co? Trochę za szybko się ucieszyłem. Zauważyłem, że tutaj jest dziabnięta uszczelka, więc
No, takiej nie kupię, to i nie złożę tego. Skutkiem czego zaczął mnie interesować ten element, tak? Wyglądało mi to na bimetal, dlatego że tu jest temperatura, przy jakiej się przełącza 97 stopni. Postanowiłem, że ja sobie go wyciągnę, tak? No i tak wyciągnąłem, że z tej strony w obudowie zobaczyłem urwany kablem. No to już wiem, że zniszczyłem wszystko. Ale co tu widzę dalej? Jest pełno jakiegoś takiego szlamu błota. Więc postanowiłem wyciągnąć czujnik, tak? W czujniku kable wyglądały w ten sposób. Tak. I tak wygląda reszta tutaj. To już nie miało prawa działać. To jest wszystko do wyrąbania, do zakupu nowego i nowe polata. Masakra po prostu. Kolejny dzień, przyszły mi części. I tak, na przykład termostat bardzo mi się z Maxiora podoba. Przede wszystkim jego data, to jest 23 rok. Czy to jest nóweczka? Ma czujnik. Mam nadzieję, że będzie działał dobrze. Szybko się okaże, wystarczy założyć. Natomiast tak, wężyk z Maxiora jest fajnie wykonany. Nie mam tutaj też uwag co do wykonania, no tylko szkoda, że jest z 16 roku, to ma prawie 8 lat, więc czy to jest dalej nowe? Z drugiej strony może 8 lat temu lepiej robili jak dzisiaj, może materiały były trochę lepsze. Tutaj dam na smartą uszczelkę, żeby nie wciskać na siłę, żeby coś tutaj znowu nie pękło. No i zabieram się za składanie.